Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego przebiegła w nietypowy sposób, ponieważ nie odbyła się ze względu na brak kworum. Spośród 19 radnych tylko 8 było obecnych, podczas gdy 11 nie stawiło się na obrady. Przewodniczący Rady Powiatu Józef Rojek podjął decyzję o półgodzinnej przerwie, lecz po jej zakończeniu nadal nie udało się osiągnąć wymaganego kworum. Starosta Ropczycko-Sędziszowski Witold Darłak z PiS wyraził swoje rozczarowanie nieobecnością radnych z pozostałych klubów, sugerując, że była to celowa nieobecność. Z niedowierzaniem przyjmuję tą sytuację, jaka w tej chwili ma miejsce. Nie pomyślałbym nigdy, że radni, którzy tak z taką wielką troską podchodzili do spraw związanych z pracą Rady, dzisiaj po prostu zbojkotowali dzisiejszą sesję i nie uczestniczą w obradach Rady. To nie są te wszystkie usprawiedliwienia, które tutaj pan przewodniczący, jestem pełen podziwu, z wielką trudnością próbuje rzeczywiście zaliczyć jako usprawiedliwienie. To nie jest dla mnie żadne usprawiedliwienie, jeżeli taka wielka ilość radnych i to wszystkich z opozycji właściwie, no jest, naszego jednego nie ma. Akurat i wiceprzewodniczący, i całe praktycznie dwa kluby opozycyjne. Szanowni Państwo, mam przed sobą dokument, który jest takim streszczeniem wystąpień tych właśnie radnych na briefingach. Na tych wspomnianych przeze mnie briefingach radni podnosili przeciwko, w sensie tutaj panu przewodniczącemu, wówczas wiceprzewodniczącemu Stanisławowi Wronie i zarządowi, takie podnosili tematy. Kiepskie zarządzanie Radą Powiatu. No powiem tak, rzeczywiście panie przewodniczący, dzisiaj jest pan osamotniony i zdaje się, jest to pierwsza sytuacja, kiedy musi pan, jakby tu powiedzieć, jednoosobowo funkcjonować jako prezydium Rady. Kolejne, pozbawianie możliwości pracy podczas sesji. No to dokładnie ten zarzut dzisiaj kieruję wprost do tych radnych z opozycji nieobecnych. Organy powiatu muszą działać, a nie być na wakacjach. No to ja się pytam, kto jest dzisiaj na wakacjach, a kto chce pracować. Rada nie działa od 2 miesięcy. No jak będzie działać, jeżeli opozycja nie będzie uczestniczyć w obradach tej rady? Nie można, nie pracując, zrealizować zadań. Oczywiście, tak, tylko że to oni się do tego przyczyniają. To były zarzuty z 7, z 11 sierpnia. Niestandardowe tryby zwoływania sesji. Przypomnę, że to opozycja zwoływała sesję w trybie nadzwyczajnym. Myśmy dzisiejszą sesję, i to warto zaznaczyć, podkreślić, zwołali w trybie zwyczajnym, czyli z wyprzedzeniem informacji o 7 dni. No mieli czas na to, żeby tak zorganizować sobie pracę, jak do tej pory przez całą kadencję, żeby w tych obradach sesji uczestniczyć. A to, że tutaj podnosili chęć procedowania i rozmawiania na temat ważkich problemów, no to rzeczywiście chcieliśmy dzisiaj porozmawiać na temat takiej chwilowej, doraźnej pożyczki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, ponieważ dyrektor zwrócił się z wnioskiem, co prawda dość późno dyrektorze, bo to już po ogłoszeniu sesji i dzisiaj miałem zamiar wprowadzić taki dodatkowy punkt udzielenia pożyczki do końca roku ZOZ-owi w wysokości 160 tysięcy, no ale nie możemy dyrektorze tej pożyczki udzielić ZOZ-owi, między innymi z powodu nieobecnych 2 twoich pracowników. Przepraszam, mówię to wprost. Pana Piotra Bały i pana Jerzego Niedzielskiego. Gdyby dzisiaj we 2 byli, to kworum by było i taką uchwałę można by było podjąć. Skandaliczny sposób informowania radnych o sesjach. No rzeczywiście, tutaj nie skomentuję tej sytuacji. Szanowni Państwo, jeżeli opozycja, a najbardziej, najgłośniej mówił o tym radny Wiesław Rygiel i radny Jerzy Kiebała, tym dwóm klubom bardzo zależało na tym, żeby lepiej, bardziej, czyli w sensie usprawnić pracę i rady, prezydium rady, ale też i zarządu. Na dzisiejszej sesji mieliśmy uzupełniać skład zarządu. Ja przypominam, że w tym składzie, który mamy, możemy pracować, ale to opozycja podnosiła temat, nie ma na funkcji starosty osoby, która by tą funkcję pełniła. Chcieliśmy to dzisiaj zrobić. Opozycja
wicestarosty, przepraszam, opozycja zbojkotowała i nie dopuściła do sytuacji, żeby ten skład zarządu uzupełnić. Więc ja się pytam, czy chodziło o to, żeby zrobić zamach na stanowiska, żeby przejąć kontrolę nad wszystkimi komisjami, żeby przejąć, odwołać, a potem przejąć funkcję wiceprzewodniczących, a tym samym zwiększyć sobie pieniążki na koniec każdego miesiąca? Czy rzeczywiście chodziło o to, żeby Rada lepiej pracowała, sprawniej i żeby wszystkie tematy były szybciej rozwiązywane? Macie dzisiaj Państwo obraz tego, co kierowało opozycją i jakie były ich prawdziwe zamiary. Te prawdziwe zamiary to oczywiście nie chęć rzeczywiście lepszego, sprawniejszego funkcjonowania, tylko zamach na funkcje, na stanowiska i na kasę. Niezadowolenie z nieobecności radnych wyraził również radny Stanisław Wrona. Chodzi mi o te deklaracje lepszej pracy. Trzy dni po ostatniej sesji była zwołana Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki. I proszę Państwa, komisja przyszła, nie była w komplecie, nie było kworum, komisja się nie odbyła. Ja się pytam, gdzie jest ta lepsza praca? Dzisiaj mieliśmy kolejną Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Ci radni, którzy tak deklarowali kiedyś o lepszej pracy, znowu ich dzisiaj nie było. No i w końcu ta sesja dzisiejsza. Popatrzcie Państwo, miała być lepsza praca, merytoryczna praca i dzisiaj na sesji, której mieliśmy oczywiście podjąć próbę powołania czy po prostu wicestarosty, czy członka zarządu i ewentualnie to, co starosta wspomniał, uchwałę odnośnie pożyczki dla ZOZ-u, też nie dało się po prostu tego zrobić. Nie będę więcej, Szanowni Państwo, mówił, tylko proszę ocenić sami, gdzie jest u tych pozostałych radnych ta deklaracja lepszej pracy. Przewodniczący Rady Powiatu Józef Rojek ogłosił nowy termin tej samej sesji. Został on wyznaczony na 3 października.